poznałem siebie, poznałem Marietę, zbudowałem się, pomogłem sobie w pracy. Jeszcze jak wygram... Jezus, nie no. Cieszę się, jestem przerażona, jestem ciekawa, jak to się potoczy, co to będzie. Prawda była taka. Każde z nich zasłużyło na finał. Przez 8 tygodni pracowali na to swoją szczerością, zaangażowaniem i tym, jak dbali o siebie w związkach, które w prawdziwym świecie być może nigdy by się nie wydarzyły. Byli prawdziwi. I właśnie to było bezcenne. Ale pięknie wyglądasz. A ty chyba jeszcze lepiej. Ale patrz, jak pasujemy do siebie. Jesteśmy oboje błyszczący. Hola! No, ajajaj. Powiedz, jest dobrze. Wow! Ale ślicznie. Ładnie wyglądam? Ślicznie. Malą się rzucić i zobaczyć, co to jest, naprawdę. Wszystko zaczęło się od tego, jak przyszedłeś z tym ryżem, z truskawkami do mnie do gdybalni. I tu nasza historia się rozpoczęła. A zakończy się? No nie wiemy kiedy. U nas to jest naturalne. Tak. Rozumiesz, tutaj nie ma w ogóle takich jakikolwiek kłamstw i gdybania. Ja nie wyobrażam sobie być z innym partnerem w finale. Naprawdę cieszę się, że jestem z tobą w tym finale. A tylko dlatego, że się dostałem do finału, czy co? Tak, tylko dlatego. Rozumiem, to i tak dobrze. No kurwa, jesteśmy naprawdę finalistami, to już jest... Ten rok rozpoczęliśmy na pełnym... Na pełnej p***dzie. Rok się zaczął i po prostu pierwszy miesiąc, ło. Co za dzień. Myślisz, że wygramy? Nie wiem.